Są jednością spaja. Szlachta, mieszczanie, lud uciskany stają się równi w pobliczu prawa. Wiwat Sejm, naród i wszystkie stany. Takim okrzykiem brzmi wciąż Warszawa. Więc ciesz się, Polsko, ciesz się, narodzie. Z pieśnią Słowika na nowo zaczętą, z wiosną co ziemią na nowo przystaja. Witamy się polskich serc święta, witamy się w trzeci dzień maja. Się też pierwszym kwieciem, łąki, pola i w odrotach drzewa. Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał. Rozpłynęła się już pieśń radosna głośnym echem po ojczystym kraju. Witaj, witaj majowa rocznico, piękny 3 maju. Nie byłoby tego święta, radosny wiwatu, gdyby nie ci, co podsunęli myśl, aby stworzyć cud majowy. Byli to król Stanisław August Poniatowski, marszałek Stanisław Małachowski oraz Ignacy i Stanisław Potocki, Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki, Stanisław Staszic. Wszyscy oni na Sejmie Czteroletnim 3 maja 1791 roku uchwalili ustawę zwaną Konstytucją 3 maja. Konstytucja jest dokumentem, który określa główne zasady działania państwa i jego obywateli. Dlaczego Konstytucja 3 maja zajmuje tak ważne miejsce w naszej historii? Konstytucja 3 maja 1791 roku była pierwszą demokratyczną konstytucją w Europie i drugą na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ustawą określającą zasady rządzenia w państwie. Gwarantowała każdemu mieszkańcowi Polski wolność m.in. słowa i wiary. Była dowodem na to, że Polacy potrafili znaleźć siły na wydobycie kraju z upadku. Jej uchwalenie nie było łatwym zadaniem, ponieważ przeciwnicy reform szukali poparcia za granicą i podburzali zacofaną szlachtę przeciw projektom reform. Po 373 dniach przeciwnicy ustawy Polacy, popierani przez Rosję, zawiązali w Targowicy konfederację. Przeciw nowej konstytucji rozpętała się wojna. Przegrana Polski przekreśliła dzieło Sejmu Wielkiego. Ustawy Konstytucji 3 maja zostały wycofane, jednak ona sama stała się symbolem możliwości odrodzenia próby zdobycia niezależności politycznej. Udowodniła wszystkim, że mieszkańcy Rzeczpospolitej potrafią bez niczyjej pomocy zreformować swoje państwo. Niech wspomni tę ofiarną krew, co mądrych praw obronie, jak święty w ziemię padła się, by wzejść w złotym plonie. Bo nie zaginie pracy ślad, choć zdławią ją w rozkwicie, na niej buduje nowy świat, swe inne lepsze życie. Więc niechaj dziś nasz cały kraj zrozumie, niech ocenia, czym był dla Polski 3 maj, ta chwila odrodzenia. Sieroty i wdowy, ojców mężów nastąpił
barwy oraz hymn państwowy symbolizują suwerenność państwa. Ochronę prawną tych symboli gwarantuje konstytucja. Kwiaty gorzka rosa wykarmiła.
pani coś do was mówić, tak? Dziękujemy dużymi brawami, szanowni państwo, naszym młodym wykonawcom. Oczywiście panią i panu również dziękujemy dużymi brawami. I tutaj macie taki słodki poczęstunek dla was.